W dzisiejszym odcinku opowiem Państwu, w jaki sposób zapobiegać pojawianiu się żylaków. Otóż żylaki są to nieestetyczne, poszerzone żyły widoczne na naszych nogach. Część osób, które mają żylaki, decyduje się na ich usunięcie. Jednak trzeba pamiętać, że usunięcie żylaków nie rozwiązuje problemu, gdyż nie eliminuje przyczyny powstawania właśnie żylaków. To oznacza, że żylaki mogą znowu się pojawiać. Dlatego w dzisiejszym odcinku chciałbym powiedzieć Państwu o przyczynach żylaków i możliwości wyeliminowania właśnie ich ponownego pojawiania się. Musimy wiedzieć, że żylaki dotyczą przede wszystkim żył powierzchniowych, a nie żył głębokich. Zazwyczaj pojawiają się one na nogach i musimy sobie zakodować jedną rzecz. Nie jest to jedynie defekt estetyczny, ponieważ poszerzeniu naszych żył towarzyszą nieprawidłowości w przepływie krwi, a jeśli nieprawidłowości w przepływie krwi pojawiają się w danym miejscu, to okoliczne tkanki narażone są na nieprawidłowe funkcjonowanie. W żylakach rozciągnięte nadmiernie ściany naczyń krwionośnych są osłabione, zastawki żylne, które zapobiegają cofaniu się krwi, nie działają także prawidłowo. To skutkuje zastojem krwi w naczyniach, ale także rozwojem stanów zapalnych czy owrzodzeń. Zatem widoczne pod powierzchnią żyły to jedynie jest objaw żylaków, a nie cały objaw chorobowy, którego nie widzimy gołym okiem. Osoby dotknięte tą przypadłością doświadczają bólu, obrzęku nóg, skurczów mięśni łydek czy na przykład świądu skóry. Nieleczone żylaki mogą prowadzić do powstawania wielu powikłań, z których najpoważniejszymi są, uwaga, owrzodzenia skóry, krwawienie żylaków czy nasilenie procesu krzepnięcia krwi. Natomiast najpoważniejszą konsekwencją nieleczonych żylaków jest rozwój zakrzepicy żylnej oraz zator np. tętnicy płucnej. No i jeśli my poznamy prawdziwe przyczyny żylaków, będziemy wiedzieli, co zrobić, aby im zapobiegać. Więc zadajmy sobie pytanie, skąd w ogóle biorą się żylaki? U wielu osób problem ma podłoże genetyczne i żylaki występują u nich rodzinnie. Ryzyko pojawienia się żylaków jest bardzo duże, gdy u jednego lub obojga rodziców występuje właśnie ten problem zdrowotny. Częstość występowania żylaków wzrasta wraz z wiekiem, co wynika z postępującej utraty elastyczności naczyń krwionośnych, a przyczyną tego jest oczywiście spadek syntezy kolagenu w naszym ciele. Na rozwój żylaków narażone są także kobiety, co wynika z odrębności w gospodarce hormonalnej. Mowa o wyższym niż u mężczyzn stężeniu estrogenów oraz progesteronu. Estrogeny i progesteron zwiększają rozciągliwość naczyń krwionośnych, przyczyniając się tym samym do ich poszerzenia. Dlatego też powstawanie żylaków może towarzyszyć oczywiście ciąży czy stosowaniu antykoncepcji hormonalnej. Kolejne czynniki ryzyka rozwoju żylaków to palenie papierosów, siedzący tryb życia, regularny brak aktywności fizycznej, otyłość, ale także i dieta prowadząca do zaparć. Jak łatwo zauważyć, możliwe jest wyeliminowanie prawie wszystkich wspomnianych czynników ryzyka. I właśnie takie postępowanie decyduje o skuteczności walki z żylakami. Więc w jaki sposób przygotować się do aktywnej profilaktyki przeciw żylakom? Otóż ogromne znaczenie w profilaktyce powstawania żylaków oczywiście ma dieta. Odpowiedni model żywienia powinien pozwolić nam zachować prawidłową masę ciała, przez co oczywiście pozwoli nam wyeliminować otyłość jako czynnik sprzyjający powstawaniu żylaków. W przebiegu otyłości dochodzi do nadmiernego obciążenia układu krążenia, serce jest zatem bardziej obciążone. Ponadto w przebiegu otyłości zaburzone zostają także procesy aromatyzacji estrogenów, co przekłada się na wzrost estrogenów poziomu w organizmie. A jak mówiłem wcześniej, te wpływają oczywiście na poziom rozciągliwości naszych naczyń krwionośnych. Więc do walki z otyłością polecam jak najbardziej post przerywany. Jest to jedno z najmocniejszych i najskuteczniejszych narzędzi do trwałego pozbycia się tkanki tłuszczowej.
i utrzymania prawidłowej masy ciała. Warto także w poście przerywanym zastosować składniki diety, które mają działanie przeciwzapalne, ale także wzmacniające elastyczność naszych naczyń krwionośnych. Walkę z wolnymi rodnikami i stanem zapalnym możemy wspomagać na przykład dietą, która będzie zawierała w sobie kwasy tłuszczowe omega-3. Kwasy tłuszczowe możemy oczywiście odnaleźć w olejach roślinnych, orzechach czy wielu rybach. Działanie przeciwzapalne wykażą nam także antyoksydanty, czyli związki roślinne, które neutralizują wolne rodniki. Bardzo dobrze sprawdzą się tutaj flawonoidy, m.in. antocyjany, zawarte w wiśniach, jeżynach, śliwkach, winogronach, borówkach, bakłażanach czy czerwonej kapuście. W profilaktyce powstawania żylaków oczywiście bardzo dobrze sprawdzą się także takie związki jak diosmina i hesperydyna, które wspomagają funkcjonowanie naczyń żylnych i krążenie naszej krwi. W badaniu naukowym z 2017 roku wyartykułowano niesamowicie ważną rolę właśnie diosminy w leczeniu wszelkich zaburzeń żył, ale także i żylaków. Tutaj trzeba zaznaczyć także, że w 2008 roku przedstawiono wyniki badania naukowego, w którym łączenie diosminy oraz hesperydyny także pozytywnie wpływa na przebieg i objawy żylaków. Ponadto korzystnie będą wpływały także tutaj ekstrakty z kwiatów czarnego bzu, aronii czy dziurawca. Tak jak powiedziałem wcześniej, nie możemy także zapominać o witaminie C, która aktywnie uczestniczy w produkcji kolagenu i to jest jeden z najważniejszych punktów, dzięki czemu nasze naczynia krwionośne mają prawidłowo budowaną ścianę i są silne oraz odporne na powiększanie, czyli powstawanie oczywiście żylaków. Dysponujemy ogromną ilością badań naukowych w rozpiętości ostatnich kilkunastu lat, które w różny sposób dokumentują oraz potwierdzają, że synteza kolagenu dzięki witaminie C i zawartość kolagenu w naczyniach krwionośnych w przebiegu żylaków oczywiście jest zaburzona, ale tym samym kolagen czy obniżenie stężenia kolagenu w ścianach naczyń żył jest jedną z głównych przyczyn właśnie powstawania żylaków. Zatem do terapii zapobiegającej powstawaniu żylaków można dodać sobie witaminę C i kolagen. Tutaj zdradzę Państwu także jedną bardzo ważną tajemnicę, akurat nawiązując do wczorajszego odcinka o jajkach i serdecznie polecam tamten odcinek także zobaczyć, ponieważ będzie się łączył z dzisiejszym. Otóż jajka mogą zwiększyć nam syntezę także kolagenu, ponieważ zawierają w swoim składzie duże ilości proliny, czyli jednego z aminokwasów niezbędnych właśnie do produkcji kolagenu. A we wczorajszym odcinku, przypomnę, mówiłem, ile możemy dziennie zjeść bezpiecznie jajek. No i w kontekście żylaków będzie to dla wielu z Państwa bardzo pomocne. Chciałbym wspomnieć także o roli elastyny w tworzeniu się żylaków. Tę zależność potwierdza badanie naukowe z 1996 roku, w którym oznaczało się ilość elastyny, ale także i kolagenu właśnie w żylakach. Jak się okazało w tym badaniu naukowym, ilość elastyny faktycznie w żylakach jest zmniejszona. A jeśli ktoś nie wie, elastyna jest to białko występujące w więzadłach, ścięgnach, ale także oczywiście właśnie w naczyniach krwionośnych. I na temat elastyny chciałbym Państwu powiedzieć jeszcze jeden bardzo ważny sekret. Pozytywnie na budowę oraz kondycję tego białka wpływa witamina K2. Zatem prawidłowe stężenie witaminy K2 w naszym ciele to lepsza kondycja elastyny. Lepsza kondycja elastyny to mniejsze prawdopodobieństwo pojawienia się żylaków. Trzeba także na koniec zaznaczyć, że w profilaktyce powstawania żylaków nie wolno nam zapomnieć o aktywnym trybie życia, ponieważ regularne uprawianie sportu aktywuje tak zwaną pompę mięśniową, która pobudza krążenie krwi w nogach. Każdemu skurczowi mięśni towarzyszy właśnie ucisk na naczynia żylne i przepychanie zalegających w nich krwi. I to była ostatnia porada w dzisiejszym odcinku. O żylakach dzisiaj będziemy rozmawiali na mojej prywatnej grupie na Facebooku, w grupie, w której się udzielam i odpowiadam na Państwa pytania. A dzisiaj, powtórzę, będziemy rozmawiali właśnie o żylakach.
Moją grupę znajdziecie Państwo w opisie pod tym filmem na YouTubie i w opisie nad tym filmem na Facebooku. A ja już dziękuję Państwu za uwagę. Życzę miłego dnia. Do następnego odcinka. Do usłyszenia.